Living in Harmony. Living in Harmonika to na pewno wiesz, że to dostawiamy tych my. Ponio. Wiem, że to byli za mało miejsca, ma co wy gadacie? Tam 5 zwierzątek. Pięć gatunków, dobra. Teraz jak nam się trafi Anki z Lea Thompsona, to ją sobie resniemy. Zasadniczo to. Robić tak, że ja wcześniej tryhardowałem, żeby mieć 8 gatunków wymarłych, a nie trzeba mieć, żeby mieć 10 gatunków wymarłych, a teraz się dopiero spopnąłem, że nie trzeba mieć 10 wymarłych gatunków. Wystarczy mieć 8 wymarłych gatunków, pozostałe mogą być niewymarłe. Więc jeśli ma być 15 gatunków, z czego 8 musi być wymarłe, to ergo można mieć 7 gatunków niewymarłych, więc zaraz dołożę sobie jeszcze 2 gatunki niewymarłe. Z innymi dołożę sobie ta, która tutaj. Tak zrobię. Mamy sobie więcej. A? Proszę bardzo. Bonio, tworzę sobie Gazela Thompsona. Tutaj gościu, wracaj tu. Gazela Thompsona i Dromadera sobie dołożymy. Bardzo dobrze.
Och, Drakozaur. No i co następne? Protarchapteryx. Emptorek, zaraz będzie. I Sivaterium, bardzo dobrze. Dam Sivaterium, bo jednak jest bezpieczniejsze od Emptorka. Sivaterium. Super, Sivaterium, proszę cię tu. Kurwa, więcej miejsca potrzebują? Macie więcej miejsca. Mam tych gatunków? 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Gdzie potrzebuję jeszcze jakiś chmarok gatunku? Dobra. Robię sobie gwiazdki klicz w takim razie na Kazali Thompsona numer 2. Raz, dwa, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Nie trafiło nam się żadne chore zwierzę niestety. Wielbłąd olbrzymi. Na stepie on żyje, proszę. Kurde, że nie ma żadnych zwierzątek tutaj. Wymaruch oczywiście mam na myśli. Jest to kesozaur, będzie. Coś się pomyliło w liczeniu? Chyba tak. Jest, mamy jego. Czyli będzie sub 10 S-a. Halo, halo? Acquire 8 extinct species of pressing basic needs, okej. Okay. To zmienia postać rzeczy. Tym sub 10 to tak.
Zauważ, że wracaj do siebie. W 10 tej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.